10 najniebezpieczniejszych plaż na świecie. Plaża Amazonki. Otóż Amazonka jest to rzeka Ameryki Południowej o największym średnim przepływie na Ziemi. Jej długość jest sprawą kontrowersyjną. Najczęściej podawana jest wartość 6400 km. Otóż Amazonka rozciąga się przez Brazylię, Peru i Kolumbię. Żyje tam wiele różnych gatunków zwierząt i wiele jest naprawdę niebezpiecznych. Jednakże głównym zagrożeniem dla ludzi, oprócz oczywiście wszelkich przemytników, przestępców, bandytów, zabójców i tak dalej, są piranie, węgorze elektryczne i anakondy. A to tylko część stworzeń, które mogą was zabić w wodach i u wybrzeży Amazonki. Plaże północnej Australii. Plaże terytorium północnego Australii to kraina najbardziej niebezpiecznych i trujących meduz na świecie. W wodzie są przejrzyste i niemal niewidoczne. Ich ukąszenie jest tak groźne, że niektóre ofiary doświadczają zatrzymania akcji serca, zanim dotrą do brzegu. Próbując usunąć macki z urządlonego miejsca, można spowodować, że więcej jadu dostanie się do organizmu, a zgon nastąpi w 5 minut. Według The Telegraph te meduzy są odpowiedzialne za co najmniej 70 zgonów od 1883 roku. Playa Zipolite to amerykańska plaża położona na południowym wybrzeżu stanu Oaxaca. Zwana jest też plażą u marlaków. Jest bardzo popularna wśród turystów i nudystów, jednakże znana jest ze swoich niebezpiecznych prądów, które porywają dziesiątki ludzi. Chociaż to akurat wcale turystów nie odstrasza, ponieważ na tej plaży nagość jest legalna. Także od 40 lat zbierają się na niej tłumnie nudyści. Wielka Wyspa Piaszczysta, czyli Fraser Island. Największa na świecie wyspa piaskowa położona jest na wschodnim wybrzeżu Australii, 191 km na północ od centrum Brisbane w stanie Queensland. Ma 120 km długości i 25 km szerokości. Zajmuje obszar o powierzchni 1600 km2, zaś piaszczyste pagórki osiągają wysokość do 240 metrów. W 2011 roku wyspę zamieszkiwało 194 osoby, zaś w 1992 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Otóż na wyspie mieszka spora ilość psów dingo. Są to jedne z ostatnich genetycznie czystych dingo znajdujących się w Australii. Obowiązuje całkowity zakaz przywożenia psów na wyspę. Turystów uprasza się o niekarmienie dingo. Według ekspertów, psy te nigdy nie atakują ludzi bez uprzedniej prowokacji. Jednak w 2001 roku mały chłopczyk został w niejasnych okolicznościach zagryziony przez właśnie psa dingo. I do dzisiaj dochodzi do ataków tych psów na ludzi. Na przykład w 2011 roku dwa psy dingo zaatakowały trzylatkę. W wyniku rozległych obrażeń dziewczynka zmarła. New Smyrna Beach. Jest to plaża na Florydzie, ale o strasznej reputacji. Zarejestrowano na niej 238 ataków rekinów. Ponieważ wysokie fale ograniczają widoczność, rekiny, słysząc plusk, wyskakują na oślep z otwartą szczęką i miażdżą ofiarę. Biorąc pod uwagę, że jest to jedna z ulubionych plaż dla surferów, to rekiny mają tam naprawdę porządną ucztę. Czarne plaże Kilauea na Hawajach. Są to plaże piękne, ale niebezpieczne, bo leżą tuż pod jednym z najbardziej aktywnych wulkanów świata. Jest to wulkan czynny, nieprzerwanie od 1983 roku. Wybucha gorącą lawą, która spływa do oceanu. Wówczas temperatura wody sięga 110 stopni Celsjusza. Chaupati Beach. Chaupati Beach w Bombaju jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych plaż na świecie. Jej piaski są pełne śmieci i odpadków z załadunków statków, a wody zawierają wszelkiego typu miejskie nieczystości. Na dodatek w 2011 roku jej brzegów zastanął statek MV Rack, wysypując 60 tysięcy ton węgla. To uczyniło ją jeszcze bardziej brudnym miejscem. Według amerykańskiej agencji ochrony środowiska kąpiel w zanieczyszczonej wodzie może powodować choroby, takie jak biegunka lub ból gardła, a nawet bardziej poważne
u dzieci, osób starszych i osób z osłabionym układem odpornościowym. Gansbaai, czyli plaża w Republice Południowej Afryki, nazwana jest światową stolicą żarłaczy białych ze względu na dużą liczbę tych niebezpiecznych drapieżników czujących się u wybrzeży. Rekiny przyciąga tam kolonia około 60 tysięcy fok mieszkających w małym kanale wody między Deir Island i Geyser Rock, zwanym także Aleją Rekinów. Popularną atrakcją turystyczną jest nurkowanie w klatkach w celu podziwiania ludojadów, którzy właśnie żarłacze białe nazywane są rekinami ludojadami. Nie bez powodu. Żarłacz biały uważany jest za najbardziej niebezpiecznego z rekinów. Opinię taką wzmacniają publikacje mówiące o liczbie ataków na terenach kąpielisk, m.in. południowej Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i właśnie południowej Afryki, a więc na terenach występowania tego gatunku. Analiza tych danych wskazuje jednak, że człowiek nie jest przysmakiem żarłacza białego. Odnotowane ataki należy raczej traktować jako pomyłki drapieżnika. Wskazuje na to sposób gryzienia w czasie ataku. Rekin nie rozrywa ofiary, lecz gryzie i w większości wypadków odpływa, pozwalając ofierze przeżyć. Nie należy również wykluczać ataków powodowanych chęcią obrony swojego terytorium. Statystycznie roczna liczba ataków ze skutkiem śmiertelnych dokonana przez psy na terenie Stanów Zjednoczonych jest większa od liczby podobnych ataków dokonanych przez żarłacze białe. W przeciągu ostatnich 100 lat na skutek połowów oraz stosowania sieci chroniących kąpieliska populacja żarłacza białego maleje, jednak mimo wszystko można paść jego ofiarą. Hanakapiai Beach. Jest to plaża na Hawajach. Jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc do kąpieli na świecie z powodu silnych prądów zwanych strugowymi. Te prądy dosłownie zmiatają ludzi do morza i to na odległość około 10 km od brzegu. The Telegraph donosi, że w wyniku działania prądów strugowych na tej plaży udokumentowano śmierć 83 osób. Cape Tribulation, przylądek, położony w stanie Queensland w północno-wschodniej Australii, 110 km na północ od Cairns. Nazwa została nadana przez kapitana Jamesa Cooka i pochodzi od angielskiego słowa kłopoty. Cook, przekraczając wielką rafę koralową, uszkodził swój okręt. Nie wylądował on tam jednak, płynął dalej, szukając sprzyjającego miejsca. Na ląd zszedł dopiero w odległym około 200 km na północ Cooktown. Spędził tam około 7 tygodni i było to pierwsze stałe siedlisko w Australii. Obecnie Cape Tribulation leży na terenie Parku Narodowego. Na przylądku, który jest rezerwatem przyrody, urządzono ścieżkę dydaktyczną. Pobliska zatoka ma przepiękną plażę i ta jest odwiedzana licznie przez turystów. Jednakże plaża ta jest największym znanym siedliskiem dzikich zwierząt w okolicy. Owa plaża stanowi dom dla meduz, jadowitych węży, krokodyli i kazuarów. Te ostatnie to według National Geographic jedyne z najbardziej niebezpiecznych ptaków na świecie. Są to nieloty spokrewnione zemu. Dorosłe osobniki dochodzą nawet do 60 kg. Nie potrafią latać, ale bardzo szybko biegają. Jako jedne z nielicznych ptaków mają genitalia jako ssaków. Kiedy spotkają się z człowiekiem, są bardzo agresywne, ponieważ kazuary odżywiają się pokarmem roślinnym i małymi zwierzętami. Jednakże prowadzą samotniczy tryb życia i bardzo aktywnie bronią swojego terytorium. Także przed ludźmi. W latach 70. na plaży mieszkała komuna hippisów z całego świata, która była dla Australii tym samym co kalifornijska miejscowość Santa Cruz. Do przylądka dociera droga asfaltowa, która w tym miejscu się kończy. Dalsza podróż na północ możliwa jest jedynie samochodem terenowym, zaś najbliższa większa miejscowość to Port Douglas. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie często poruszam tematy, o których wspomniałem na Światowej Dyszce. Rozwijam je nieco i na Światowej Historii od czasu do czasu pojawia się jakiś konkurs. Także tym bardziej myślę, warto tam wpaść. Zapraszam Was. Światową Historię oraz na A to Ciekawe, gdzie bardzo często poruszane są tematy podobne do tych, które pojawiają się na dyszce. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.